i zaczynamy następny dzionek. Tu zaraz pójdzie wyciąganie stworznia, albo nie pójdzie. Dobra, czy tu pójdzie wyciąganie stworznia, a tu sobie jakieś rusztowanie zbuduję, bo jestem za krótki i będę szykował się do tulejowania tych otworów. Taniec z butlą. Dwa razy już pyk. Przy 50 tonach. Przy 50 tonach? A może by trzeba wygrzać teraz przed przerwą? Wiecie, śniadanko ostygnie? No to nie ma gdzie. Z powodu wszystkiego jest tyle, że... Teraz ładnie poszedł, no. Okej. No to no, ale co się. Ile jest? 300 i puszczę, nie? 300, do 300 ściąga ramę, a później... No jeszcze 100 pompek zrobić i trzeba będzie zmienić te nastawy siłownika, bo się skończy. Tak, idzie. Tu jest Tomek, tu jest w tym miejscu. Tak. Pewnie się skończył siłownik. Dobra, mam puszczać? Tak. No witajcie, witajcie. Dziś zaczyna się taki szary, bury, ponury dzień. Tak, jeszcze tu na szybko obejdę z rana, bo z wczoraj po południu mi się nie chciało. Pokazać, co się udało porobić. Tutaj lecimy z pierwszym osiowaniem, naprawianiem otworu, tulejowaniem, jak to zwał, tak to zwał. Tu wyszło tak, mogło tu być troszkę ładniej, bo tu gdzieś troszeczkę smaru z między blach się wytopiło i troszeczkę się zrobił ten spaw tu na wierzchu porowaty. Ale myślę, że jak się stoczy, bo to jest dosyć gruba warstwa spawu położona, to na koniec zostanie tyle, ile trzeba materiału, żeby ten stworzeń ładnie tam sobie siadł. No, porozbierany mamy już cały siłownik od wysuwania teleskopu, bo z niego leciał olej. Jest to bardzo skomplikowany detal. Tak, z ciekawostek budowy tego wszystkiego jest to, że tu jest tłoczysko, które jest wspawane na stałe. Na stałe do tej kostki. Teraz to jest do góry nogami wywrócone, bo tłoczysko normalnie w maszynie jest na dole i ta szyna, w której idą rury i węże, jest na górze wtedy. No i także tu jest sytuacja taka, że żeby to rozebrać, to trzeba się trochę natrudzić. Trzeba rozpiąć węże, wyciągnąć, trzeba rozpiąć liny, bo tu jeden człon idzie na linach przez takie kołowrotki, gdzie cały ten proces wysuwania, one się proporcjonalnie, każdy w stosunku do siebie wysuwają równo. Nie to, że tam najpierw jeden człon, później drugi, tak jak na przykład w HDS-ach, tylko one idą równomiernie. I to za to jest odpowiedzialny cały ten mechanizm linowy. No i tu jest cylinder od siłownika wysuwania teleskopu. Siłownik jeszcze jako ciekawostka jest zasilany poprzez tłoczysko, czyli jeden olej, czyli praktycznie pod tłok i nad tłok wchodzi olej na dnie siłownika. I jest trochę rozkręcania, żeby się do tego wszystkiego dostać. Tutaj jest dławnica, która jest jednocześnie całym zbloczem do puszczenia linii, uszczelniacze są tam w środku. Natomiast to nie jest taki standardowy siłownik, jak jest w JCB czy w maniturze, się wyciąga sam siłownik i on wygląda jak siłownik. No to tak nie wygląda jak siłownik do końca, bo to jest cały taki zespół hydrauliczno-linowy do wysuwania tego teleskopu. Więc układ wam powiem, że jest dość przekombinowany.
Nie wiem, czy to jest jakiś autorski wymysł Merlo. Podejrzewam, że tak. No także naprawdę trzeba było się z tym natrudzić, żeby to rozebrać, no ale jak już jest maszt wyjęty i tyle na rozbierane, a w maszcie widać, że nagnojone tego oleju było. Węże jakoś źle nie wyglądają, no jeszcze będziemy je oglądać. Czy się kwalifikują do jakiejś wymiany, czy nie. Ale tak z tego, co wstępnie żeśmy to obejrzeli, to raczej nie. Tutaj wyciek był z włownicy tłoczyska, więc pójdzie nowa. No wiadomo, pójdą tulejki, pójdą wszystkie nowe sworznie. Później jeszcze będziemy sprawdzać te otwory, czy nie są powietrzaskiwane, powybijane. No tu wczoraj sobie jechałem tam samochodem, podłączałem sobie bolier, ale to, jak wiecie, to jest temat, który tam osobno rozkminiam na YouTubie, żeby za dużo nie mieszać. No to małe na razie wyjechało, dlatego że wymienialiśmy uszczelniacz, ale klient się odezwał, że żeśmy wymienili nie ten. Chociaż jak maszyna stała na warsztacie, to stamtąd olej też kapał, więc był wymieniony. Ale klient twierdzi, że miał być na skrzyni, więc może gdzieś coś przegapiłem, no ale mi się wydaje, że chyba nie, no bo stamtąd też kapało. Więc jeżeli faktycznie jest jeszcze uszczelniacz na skrzyni, no to trzeba gdzieś go jeszcze zamówić i wymienić. Nie jest to jakiś tam wielki problem. No, także Tomek dzisiaj od rana będzie walczył z tym tulejowaniem, a ja lecę na Konin, bo mam tam parę spraw do załatwienia, muszę samochód zarejestrować i tam jeszcze parę spraw sobie przy okazji już będę pozałatwiać. Tak, żeby do południa wrócić i jeszcze coś tam szarpnąć. Także tak to wygląda i do zobaczenia później. Taki jest luz. Taki jest luz. Dobra, tulejki przyszły, sworzeń przyszedł. Teraz trzeba to wszystko przezbroić i składać. O, przy okazji się akumulator gdzie ładował, bo jest trochę zdechnięty. No to lecimy z koksem. Tulejki wymienione. Tu są stare. Tu leży nowy sworzeń. Zrobiłem mu troszeczkę na tokarce takiego ładnego stożka, żeby nam płynniej przechodził przez te wszystkie dziury. Musi przejść. Tu jest bardzo długa szelka. Później musi wejść w tulejkę. Później musi wejść tulejka dystansowa. Później siłownik teleskopu. Tulejka dystansowa. Następna tulejka. Ta ślizgowa żółta. Tu ją widać trochę. No i później tu w to szarlaki. To całe. Trzeba to tylko teraz do kupy zespolić. No, tu w międzyczasie ładuje się akumulator, bo jest trochę zdechnięty. I tyle.
tutaj na to tarczę. Na to wyżej nam się zaczyna, lecimy stopem. Tu lecimy z wymianem uszczelniacza. Uszczelniacza skrzyni biegów. Tu ma takie wyklepane ranty od łożyska. Trochę to poprawię na tokarce. Tu miałem włożony tłok, ale na razie go wyjmę, bo tłok do siłownika od paszowozu, tego co właśnie teraz Tomek przed chwilą grzał. Także to sobie wyjmę, włożę i to stoczę. Luzu prawie nic. To dość fajnie. No witajcie, witajcie, już tak pod koniec dnia. Tu obejdę, pokażę co zrobiliśmy przy tej maszynce. Maszyna jak widać ładnie się usztywniła. Tutaj dostała. Już powiem ile stworzni. Jest ich tutaj sporo, także tu ma gdzie się robić luz. I widzieliście, może jak znajdę gdzieś jeszcze ten stary film, który kręciłem jak maszyna przejechała, to zobaczycie różnicę. Tutaj pokażę jeszcze raz, że trochę wyżej. O. Widać, został taki malutki luz. No i tutaj, tak wspominałem, tych luzów macie gdzie robić, bo jest tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i u góry jest jeszcze szósty. Tamten nie był wymieniany, bo jest dobry. Więc pięć stworzeń jest tu, które są wszystko blisko siebie, więc każdy luz w każdym z tych punktów powoduje, że tu u góry się to dość mocno wszystko dodaje. Także osiowane było to przejście. I to przejście, tutaj szelki były w regeneracji tu naszego lokalnego tokarza, bo on na maszynie stacjonarnej to zrobi szybciej. Później tu poszedł ten nowy stworzeń, czyli tam mieliśmy 5, tu jest szósty. Ten miał być nowy, ale zdecydowaliśmy, że zostaje stary, bo nie był w ogóle wytarty, jest tylko tulejka. Czyli tak liczymy, jest 6, 7, 8. 8 i tu jest główny 9. No, także 9 stworzeń jest wymienionych tu w komorze silnika mamy, była wyjęta i uszczelniona pompa paliwa, wyczyszczony odstojnik, nowy filtr paliwa, nowy pasek, tu jest założony nowy pasek, bo był w kiepskim stanie, jak już tu był wentylator, wszystko rozebrane, więc nie wypadało go nie wymienić. No i także to by było tyle i były uszczelniacze jeszcze na wałach robione. Był robiony tutaj na dole na moście, bo z niego kapało. I dzisiaj jeszcze było u góry tam na skrzyni nowy uszczelniacz założony. Uzupełniony olej w skrzyni, było trochę mało. No i oczywiście tu były rozebrane hamulce, ale tarcze, przekładki nie były zniszczone, więc nie było sensu tego zamawiać. Poszły tylko nowe uszczelniacze. Tłoków hamulców, uzupełniony był świeży płyn hamulcowy, olej hamulcowy właściwie, bo tu się olej leje mineralny, hamulce były odpowietrzone. No i tyle, także uważam, że maszynkę mamy skończoną. Moim zdaniem powinien być pan zadowolony, jest to naprawdę dość fajnie sztywno, wszystko wyszło. No a to wylazłem z tymi baniokami, bo idę robić przymiarkę do kamperka. Przy okazji pokażę co tam Tomek robi, bo przyjechał nam
walec chama z problemem. O, witajcie, witajcie, już tak na koniec tygodnia, na koniec zmiany. Tu ten pomarańczowy kolor, to już widzieliście wcześniej, ta maszynka co dzisiaj przyjechała. To taki tam mój stary, dobry znajomy. Szybka weryfikacja. Maszyna miała takie objawy, że jeździła w taki sposób, że jeździła tak, jakby po jakichś małych muldach się przemieszczała. O, dosłownie po takich muldach, jak tu widać w tym silniku poklejna. To silnik promieniowy poklejna. I nie jeździła płynnie. Także decyzja szybka, że wyjmujemy silnik, patrzymy co się stało. No tak widać, się ześrutowało. Także są tu pouszkadzane prowadzenia i zabezpieczenia tłoków. Są już zużyta, jest cała ta bieżnia, po której te tłoki sobie chodzą. Także ja myślę, że chyba ja się tego nie podejmę. Tu sobie dzwonił do klienta. Będę mu mówił, co jest grane z tym, żeby to sobie po prostu gdzieś do naprawy wysłał, zawiózł, cokolwiek. No merlo na razie stoi. Tam mamy zrobioną jedną oś. I na razie stoi, bo czeka na towar. Przyjdą tu lejki i takie tam przeróżne graty do siłowników. Ten siłownik będziemy rozkręcać, uszczelniać. Siłownik skrętu i siłownik całego teleskopa, ale to już tam wspominałem wcześniej o skomplikowaności tej roboty, że tak powiem. No tu sobie wprowadziłem auto, żeby wyschło, bo może dzisiaj coś przy nim porobię i w sobotę, może w niedzielę, jak mi się będzie nudziło. No tu wyjdę i pokażę ten walec. No walczyk sobie stoi tu. Silnik jest z niego wydobyty. To jest, tak widzicie, ham. Nawet nie wiem, aha, nie wiem jaki typ. O, tu jest napisane, to już wiem, 3011. Jest to dość stara maszyna. Właśnie wyłączę masę. Jest to dość stara maszyna, ale ktoś ją naprawdę pięknie odszykował. Jest odmalowana, zadbana, kabina. Jak jakiś eksponat z muzeum dosłownie wygląda, taki zadbany, ładnie utrzymany sprzęt. No ale co z tego, jak najpierw się posypał silnik Linde, silnik hydrauliczny Linde, który jest na tylnym moście. A teraz się widzicie, tam jakieś młode pokazały w silniku Poklejna, który napędza ten bęben. No tu ciekawostką w tym napędzie jest to, że to jest silnik promieniowy, wolnoobrotowy. On sobie siedział tutaj w tym miejscu. I on robi jako silnik hydrauliczny, jako hamulec postojowy i jako łożyskowanie prawej strony bębna. No bo lewa strona bębna ma łożyskowanie tu. No tu jest jeszcze jeden silnik hydrauliczny, który jest odpowiedzialny za dużą i małą wibrację, czyli małą, dużą częstotliwość wibracji. To dziś jeszcze na koniec dnia przyjechało. Tu mamy u klienta taki szybki temat. Wiele tu nic nie będziemy przy tym robić, oprócz zawieszenia mostu. Jest wytrzepane mocno zawieszenie mostu, czyli pójdzie na pewno nowy sporzeń, nowe tuleje w most i prawdopodobnie pójdzie osiowanie ramy, bo tu chyba się bez tego nie obejdzie. Tylko widzę, ono to jest to. Problem jest z tym taki, że jest bardzo blisko miska olejowa i teraz, kurde, nie będzie można założyć sobie łożyska, chyba że to płaskie. No nie wiem, będziemy improwizować. 520 to już omówiłem. Praktycznie mamy skończoną, muszę tylko tu jeszcze klienta podliczyć. No bo tam jeszcze na koniec, jakby już na finish, jeszcze padła decyzja, że robimy ten główny sworzeń. Ten co tam jest, obok filtra. Ale to już widzieliście, tam miałem coś więcej nagrać, gdzieś kamerę ustawiłem, ale bateria padła i się w sumie wiele nic nie nagrało. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo jeszcze nie zgrywałem tych filmów, to nie wiem co się nagrało, co się nie nagrało. Wyszło to naprawdę fajnie, mi się nieraz jakąś robotę zrobić, człowiek nie jest z niej sam osobiście nawet zadowolony, tak jakby sobie tego życzył, ale tutaj to, co udało nam się osiągnąć, skasowanie tych luzów, jest naprawdę eleganckie. Jedyne co jest, jeszcze jakiś niewielki luz został, to tam na tulejce, gdzie jest sworzeń podnoszenia siłownika, no ale tam gniazdo nie było zużyte, tulejka była po prostu tylko wytarta, wybita tulejka stara, wbita jest nowa, nowy sworzeń. A tak jak już to kiedyś wcześniej mówiłem, po prostu JCB ma te pasowania dość luźne w tych miejscach, na siłownikach szczególnie. Także tego luzu tam troszkę zostało, no ale to jest taki luz fabryczny, który przy nowej maszynie, podejrzewam, że byłby
dokładnie taki sam. Więc nie ma tam o co kopii kruszyć i na siłę tego wszystkiego usztywniać, bo nie ma takiej potrzeby. Szkoda po prostu na to czasu i kasy klienta. Dobra, pójdę teraz grać te filmy i coś tam może uda się pomontować i wrzucić. Także trzymajcie się i do następnego.